kochani. Ja właśnie dla was nagrywam open boxa. No, fokusuj się. Open boxa z kosmetyków Ameryki. Dopiero otworzyłam tą paczkę. Widzicie, kosmetyki z Ameryki. I to jest tak porządnie zapakowane. Ja muszę to wszystko wyjąć i wam pokażę, co tutaj sobie super rzeczy zamówiłam, ale to jest tak mega popakowane, więc ja muszę to wszystko odwinąć z tej folii bąbelkowej. Także za chwilę do was wracam. Zobaczcie, tyle tych cudowności powyjmowałam, cała streta tych bąbelkowych folii, ale to Jasiu będzie się bawił i teraz to sobie powkładam i będę po kolei wam opowiadać o tym. I tutaj macie, jak zauważyliście, te, jak to się nazywa, fasolki. Fasolki z Busy Bee. I dosyć dużo mam tych fasolek, bo wiecie, że zakochałam się. Widziałam u Loli pierwszy raz z kanału Vlog Lola te fasolki i kupiłam sobie dwa na próbę i powiem wam, że bardzo mocno pachną, naprawdę, i są warte tego. Nie ma widać. No i tu mam, tym razem zamówiłam sobie dosyć dużo. Zamówiłam sobie również sporo wosków z Kringle. Ja uwielbiam te woski z Kringle i moim zdaniem woski z jak to się nazywa? No, z tej firmy, wiecie, tej słynnej. Yankee Candle, tak. Z Yankee Candle nie są tak dobre jak te z Kringla, są bardziej intensywne. I tu nawet na próbę teraz sobie zamówiłam taką świecę w moim ulubionym zapachu, czyli tym. Jednym z ulubionych, bo mam tych ulubionych dużo już. Wypróbowałam w zeszłym roku, zeszły rok naprawdę cały, 2016, upłynął mi pod testowaniem tych zapachów. No i tu mam tych fasolek naprawdę dosyć sporo, to sobie wszystko tutaj poukładam ładnie i będę wam zaraz opowiadać dokładnie o każdym zapachu. Tu jest rachunek. No. Taki rachuneczek. I tak. Może wam powiem od razu, żeby nie motać, że te fasolki kosztują, no. Te fasolki kosztują, słuchajcie, po 6,99, 5,99. Tak. 6,99 i 5,99, czyli 5,99 te malutkie, a 6,99 podejrzewam, że za te. Nie wiem czemu, ale tak, taka cena. Natomiast wszystkie te z Kringla kosztują 10, no fokusuj się, 10,99, a ta świeca to jest, Jezu, co z tym fokusem, ta świeca to jest średnia świeca o tym zapachu Grey z Kringla. I też mam tutaj wosk o tym zapachu. Ta świeca kosztowała, czekajcie, ona była dosyć droga. Ona kosztowała tyle. 69,99. Więc no 7 dyszek za tą świecę. Ale ja ten zapach, no weź się fokusuj. No, ale ja ten zapach tak uwielbiam. Naprawdę, powiem wam, że
Jezu, ja mogłabym z tym zapachem spać po prostu. Boże, jaki to jest boski zapach. Normalnie muszę znaleźć takie perfumy o tym zapachu. Albo sobie, albo mojemu mężowi. No masakra. Dobra. I zaraz się odwrócę i pokażę wam, co tutaj mam. Aha! Jeszcze do tego zamówienia zamówiłam sobie taką maskarę z Bourjois. Do rzęs, bo moja maskara, którą mam tam chyba z L'Oreala czy z czegoś, ona już się zrobiła sucha, bo ja długo jej nie używałam, bo nosiłam sztuczne rzęsy, potem się nie malowałam, a teraz jak się zaczęłam malować, to ona się zrobiła sucha. A ta tutaj ma ją zastąpić. I ta maskara Bourjois Waterproof Twist Up the Volume. Kosztowała, proszę Państwa, ta maskara kosztowała 20, gdzie tu jesteś, 26,49 i do tego w gratisie, zawsze wiecie, w tym kosmetykach z Ameryki są gratisy i w gratisie wzięłam sobie taki Nude Magic BB Cream o zapachu light z L'Oreala i chcę to przetestować. Właśnie jestem ciekawa tych BB kremów. Kremów, tak. Tych BB kremów, bo wiecie, taki BB krem, on jest lżejszy dla twarzy i niż nie zapycha chyba tak bardzo. Chociaż nie wiem, może się mylę, dajcie mi znać. Dajcie mi znać, co myślicie na temat tych właśnie BB kremów. Czy można je stosować zamiast podkładu, czy wiecie, czy to jest takie pic na wodę fotomontaż, jak ja to nazywam. No. Zaraz się odwrócę i opowiem wam trochę o tych wszystkich moich zapachach i powiem wam, że jak oglądałam ostatnio Lolę, Lola, pozdrawiam cię, jeżeli w ogóle oglądasz ten kanał, ale pewnie nie, to jak ją ostatnio oglądałam i patrzyłam, jak ona miała te świece właśnie z Yankee Candle, tam do tego domu, które zamówiła, no to powiem wam, że mnie taka zazdrość chwyciła, bo ja zawsze tutaj w tym pojemniku sobie przechowywałam właśnie woski, a teraz już chyba przez rok czasu od, no mówię wam, w zimie jakoś ostatnie zamówienie robiłam, przed świętami chyba, i potem jak wypaliłam wszystkie woski, to już chyba był to już chyba była Wielkanoc. No. I od tego czasu nic nie zamawiałam, a mamy już koniec października, jest jesień i fajnie byłoby właśnie palić te woski i świece. Teraz sobie chyba tą odpalę, żeby mi tu ładnie pachniała. Uwielbiam ten zapach. To wam pokażę, żebyście też sobie sprawdzili. Tu jest świeca, a tu jest wosk. Hej kochani, nie wiem czemu tak dziwnie wyglądam, ale przychodzę do was dzisiaj z filmem na temat tych moich kosmetyków, ale żeś palnęła, na temat mojego zamówienia z kosmetyków z Ameryki i może dlatego chciałam powiedzieć, że to kosmetyki. Zamówienie na kosmetyków z Ameryki, ale to nie były kosmetyki, tylko woski zapachowe. Tutaj jak zwykle taki kupon niespodzianka. I tak, może zacznę od jednej rzeczy kosmetycznej i od gratisa, jaki dostałam. Więc kosmetyczna rzecz jest taka, że widzicie, nie mam już rzęs sztucznych, mam swoje i moja maskara, czekajcie, zaraz wam pokażę, bo ją tu mam, moja maskara z Rimmela Wake Me Up, taka zielona z Rossmana, już jest na tyle sucha, że postanowiłam sobie zamówić jednak coś innego.
I nie będę chyba jednak chodzić na te rzęsy. Chociaż kołci mnie jeszcze jeden salon. Właśnie ten, o którym Wam kiedyś opowiadałam, tam gdzie trzeba wpłacić zaliczkę, tylko że ja się obawiam, że po prostu w dniu umówionej tej wizyty, jak wpłacę tą zaliczkę, bo trzeba wpłacić 50 zł, zrobienie rzęs kosztuje 80, więc wiecie, że jak już będzie ten dzień tej wizyty, no to na przykład dzieci będą chore i ja nie będę mogła pójść i wiecie, tak 5 dyszek mi przepadnie. No i tak się zastanawiam, może koło świąt, może się zapiszę na jakiś taki okres przedświąteczny i zobaczę ostatni raz, no jak to mówią. Do 3 razy sztuka. W sumie byłam już 3 razy na rzęsach. Byłam 2 razy u tej jednej pani w domu. Potem byłam u tej mojej uczennicy, czyli już 3 razy byłam. Ale no, może jeszcze jeden raz. Po prostu w sensie, że u trzeciej osoby. Ale jak na chwilę obecną, to zamówiłam sobie właśnie taki tusz z bourgeois i to jest twist wodoodporny, twist up the volume. I tutaj jest coś, że krok 1 i krok 2, czekajcie, bo jeszcze tego nie obczajałam, to tu leży tydzień czasu, ja się tym nawet jeszcze nie malowałam, to jest taka szczoteczka silikonowa, czekajcie, krok 1 i krok 2. Tutaj na końcu ta maskara ma takie coś i to się przekręca i tu jest krok jeden i wtedy te włoski są takie wydłużone, a krok dwa, one są krótsze i wtedy niby podkręcają, aha, czyli takie coś, dobra, takiego czegoś jeszcze nie miałam, nawet nie wiedziałam, że to ma coś takiego robić, po prostu chciałam maskarę jakąś w miarę dobrą. A z bourgeois jeszcze nic nie miałam, więc no, więc zobaczymy. Widzicie, ciekawe, ciekawe. Zamówiłam nawet, nie wiem, że takie coś jest. Dobra. I to jest jedna kosmetyczna, to już sobie tu włożę do kosmetyków, bo tu stoi mój telefon na pudełku od kosmetyków. A druga rzecz kosmetyczna to jest to był gratis. I to jest krem BB Nude Magic BB Cream. To jest odcień 0,97 Light. Więc myślę, że dla mnie będzie spoko, bo używam podkładów. Ale chciałabym zobaczyć, co ten BB robi. Co to w ogóle takiego jest? Tyle o tym jest na YouTubie i są te kremy BB i CC. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, bo ja taka ciemna jestem. Naprawdę, no oglądam to, ale wiecie, tak się jakoś w to nigdy jeszcze nie wdrożyłam. Jakimś tam szaleńcem kosmetykowym nie jestem, żeby znać wszystkie nowości. I to jest tester, który dostałam gratis. Taki malutki, tu jest, słuchajcie, 10 ml. No ale to na ileś mi tam starczy. Ja nie maluję się codziennie, więc na jakiś czas to mi wystarczy. I bardzo fajne są te testery, że można sobie wybrać i zobaczyć coś nowego. Dobra. I teraz przejdziemy do wosków. Wosków i fasolek z Kringle Candle. I powiem Wam, że ja tak kocham woski. Nie ma chyba większego wariata woskowego. Naprawdę. I wydaje na to tyle pieniędzy. O, Franek się budzi. Ale wolę wydawać na woski kolejne niż na zbędne kosmetyki, których i tak nie używam. A woski to sobie zapalam wieczorem, jak oglądam na przykład YouTube. I bardzo fajnie mi tu pachnie. Urosła mi tutaj taka wieżyczka. O, zobaczcie. Sobie ułożyłam. A teraz
Was przeproszę, bo muszę iść do Franka. Zaraz wracam. Dobra, kochani, Franek zasnął. Tylko nie wiem na jak długo. I tak, tutaj mam właśnie te moje stosiki tych wosków. A teraz powyjmuję te fasolki. Te fasolki. Żeby sobie po kolei wam pokazywać. A te fasolki mam od niedawna stosunkowo. I jak zwykle YouTube był przyczyną tego, że zakupiłam te fasolki, bo widziałam u Loli, vlog Lola, kanał taki. Pewnie oglądacie, a jeżeli nie, no to oglądajcie, bo super i ostatnio mój ulubiony. O. Spójrzcie. Tutaj mam woski, fasolki, więc teraz wam będę pokazywać. Rys mam dzisiaj taki, że hoho, ała, jeszcze mi się zahaczyło. Dobra. To jest wszystko, więc tak, tych wosków mam 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Więc to się robi dosyć spora sumka, bo każdy z tych wosków, one mają, słuchajcie, ile gram one mają, żeby tu było napisane. Każdy z tych wosków kosztuje, dobra, za chwilę poszukam te gramy, a jeżeli nie, no to wiecie, takie standardowe. I te woski kosztują 10,99, czyli 12 sztuk razy 10,99. To sobie policzcie. To nie jest mało pieniędzy, no przynajmniej dla mnie to nie jest mało pieniędzy, ale no to jest taki zapas na całą zimę. I tak średnio dwa razy w roku robię sobie ten właśnie zapas. Właśnie w okresie takim zimowym. W zeszłym roku to chyba miałam w ogóle większy szał na to, bo w zeszłym roku to chyba 3 zamówienia nawet robiłam, bo robiłam sobie na jesień, jakoś tak właśnie wrzesień chyba też. Potem robiłam sobie zamówienie na zimę, takie typowo świąteczne, i potem chyba jakoś w okresie wiosny, więc w zeszłym roku więcej tego miałam. A w tym roku całe lato nie paliłam żadnych świeczek, świeczek, wosków, nie. Bo wiecie, pracy tyle z dziećmi. W zeszłym roku Franek był malutki, a w tym roku no to naprawdę nie było czasu. I tak, będę pokazywać zapachy. To jest zapach Fresh Lilac. I to jest zapach Bzu. No. To jest taki piękny zapach Bzu. I jego palę. Ale wiecie, takiego, to nie jest taki sztuczny zapach. To jest taki zapach takiego Bzu. Bardziej dzikiego. Takiego jak u nas tutaj kiedyś rosły, zresztą jeszcze koło okna mam. I to jest taki dziki bez, on ma takie mniejsze kwiatki i to jest taki piękny zapach. Bo wiecie, te niektóre zapachy to są takie sztuczne, a te Skringle Candle, no to nie. To wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo odzwierciedlają, bardzo naturalne te zapachy. I ten wosk, taki wiecie, to ten standardowy, on mi wystarcza. Ja go sobie tak łamię, tak jak jest tutaj z tyłu. On jest tak przedzielony na 4. I ja go sobie właśnie tak łamię na 4 palenia. I często jest też tak, że jak on mi się raz świeczuszka wypali, to jeszcze przy, jak mam włożone te 4, to przy końcu jeszcze zapalam sobie jedną świeczuszkę, żeby wydobyć te pozostałe zapachy z niego. Więc tak naprawdę 5 razy taki jeden ten wosk sobie wącham. Poczekajcie, bo ktoś tu do mnie pisze. No i to intensywnie.
Muszę odpisać, wybaczcie. I tak, drugi zapach to jest, może fiolety, moje ulubione fiolety. Drugi zapach to jest French Lavender. I to jest też taki zapach lawendy. Jezu, jak mi się te zapachy, ja wam powiem, że ja odpływam przy tych zapachach. Jak mnie te zapachy wciągają. To chyba mało kogo wciągają te zapachy. I jak ja sobie zapalam, jeszcze mi tu brakuje tylko kanapy, żeby sobie usiąść, wyciągnąć nogi albo położyć się pod kocyk i telewizora, tak jak chciałam, żeby sobie tu zrobić, że z tej strony kanapa, z tej strony telewizor i zapalić sobie świeczki, odpalić sobie te, no, cotton balls i tak sobie tego wąchać i rozkoszować się jesienią. I za to jedynie mogę polubić jesień, jedynie za to. Za nic więcej. Więc to jest taki French Lavender, to jest bardzo piękny zapach. Miałam też samą lawendę, ale ta sama lawenda była tak intensywna, że aż tak gryzła. Nie wiem, czy nadal jest. I miałam też lawendę z Yankee Candle. I to nie był ten sam zapach, więc ta lawenda, French Lavender, jest bardzo ładna. Zobaczcie sobie, jeżeli będziecie chcieli zrobić zamówienie. Piękne są te zapachy, no. Ja się tak rozpływam zawsze przy tych zapachach. Kolejnym zapachem... Kolejnym zapachem jest zapach Beechwood. I to jest zapach... Beechwood, czyli wiecie, drzewo na plaży, ale to jest taki zapach. On mi przypomina takie jakieś piękne perfumy, ale nie wiem, trudno mi to, trudno mi powiedzieć, jaki nawet zapach tych perfum. Nie wiem, to nie jest. To są jakieś perfumy albo z Avonu, ale to jest taki zapach, wiecie, zapachy zawsze siedzą w głowie. Gdzieś tam w głowie i coś poczujemy, jakikolwiek zapach i on nam przywołuje jakieś właśnie takie głębiej ukryte jakieś tam wspomnienia i tak dalej. Więc to jest taki zapach PF-u moim zdaniem. Nie wiem, jak pachnie drzewo na plaży, bo nigdy nie wąchałam, ale to jest piękny zapach. Beechwood, polecam wam. Jeżeli lubicie testować świeczki, ciągle z tymi świeczkami woski, to zobaczcie sobie, jeżeli macie możliwość zamówienia. Dobra, lecimy z tym koksem dalej, bo naprawdę będzie późno. Dzień nie daje jakoś rady nagrywać, bo dzieciaki tak mnie absorbują albo coś jest do zrobienia tutaj. Kolejny zapach, to jest taki zapach, który zamawiam zawsze, bez znaczenia na porę roku. To jest zapach Spellbound. I to jest zapach taki, jak wam go opisać? To jest zapach, czekajcie. Jezu, takie cukierki były kiedyś. Boże. Nie wiem, kojarzycie takie małe owocowe cukiereczki, takie malucieńkie. Takie, naprawdę takie jak dropsy. I w takich kolorowo-srebrnych papierkach. I to jest zapach tych cukierków. No, to jest zapach tych cukierków, ale też to mi przypomina zapach tej takiej gumy. Jak byliśmy mali, to była taka guma w takim pasku i w tym pasku były takie małe kulki. Jak kojarzycie, jaka to guma, to to jest właśnie zapach tej gumy i tych cukierków pomieszany razem. A jak pachnie, to też pachnie tak pod taki jakiś perfum. Kolejny zapach, do którego wracam,
bez znaczenia na porę roku. To jest ten zapach Spa Day. I ten zapach sobie palę, jak mam taki zły dzień i chcę się tak naładować, tak odstresować, naładować. Albo jak pada za oknem, to jest taki zapach naprawdę. I to jest zapach, słuchajcie, to mi przypomina zapach salonu kosmetycznego. Salonu kosmetycznego takiego ekskluzywnego, w którym używa się bardzo dobrych kosmetyków. Kiedyś chodziłam do takiego salonu i tam pani używała kosmetyków firmy Talgo i też właśnie paliła, jak robiła mi na przykład maseczkę, to zgasiła światło, zapalała świeczki i paliła różne kadzidełka takie i podejrzewam, że może i nawet woski, ale wiem, że było dużo świeczek i tak pięknie i w połączeniu z tym zapachem tych kosmetyków z Talgo, no to jest właśnie ten zapach. Widzicie, mi zapachy naprawdę kojarzą się z jakimiś tam wspomnieniami, nie wiem, myślę, że każdy tak ma. Myślę, że każdy tak ma. I kolejny zapach, do którego wracam za każdym razem, czyli trzeci, i nie ostatni, bo jest jeszcze jeden, natomiast jego nie było tym razem, był wykupiony. Nie wiem, mam nadzieję, że wykupiony, że go nie wycofali. Ale trzecim, a jest ich cztery, ale ten czwarty wam nie pokażę. Trzeci to jest Rosemary Lemon. Rozmaryn i cytryna. I jeżeli nie ma tego rozmarynu z cytryną, to biorę sam rozmaryn. Ale ten rozmaryn, to jest taki zapach. Jezu, takie były kiedyś mydełka. Ja nie wiem, czy wy kojarzycie, takie mydła były kiedyś. Fa! To się nazywało. Nie wiem, może jeszcze są, ale to jest zapach takiego malutkiego mydełka fa. Takiego, no. I wydaje mi się, że tak, że to jest ten zapach tych mydełek fa. Kiedyś była taka piosenka, będę cię mydli mydełkiem fa. I to jest właśnie trzeci zapach, do którego wracam. Czwarty zapach to jest zapach Rainy Day. I możecie sobie go poszukać. On ma opakowanie w taką tęczę. I ten Rainy Day to jest czwarty zapach, do którego wracam bez względu na porę roku. No teraz go nie było, więc nie wiem, szukałam go bardzo intensywnie, a go nie było. Były świeczki, ale te świeczki z tym zapachem Rainy Day tak nie pachną, bo kiedyś miałam tą małą wersję świeczki, czyli coś takiego z knotem. I one tak nie pachną jak wosk. W ogóle wydaje mi się, że świeczki gorzej wydzielają mniej intensywny ten zapach niż woski. Więc jeżeli chcemy tak sobie palić dla samej przyjemności zapalenia świecy, no to możemy kupić sobie świece, nie wiem, dwie, trzy. Natomiast żeby mieć intensywność zapachu i żeby to pachniało w całym domu, no to woski, nic innego. I kolejny zapach taki z pobudzających. To jest Citrus and Sage Sage. I to jest zapach mojej młodości. Z różnymi podtekstami. Myślcie sobie, co chcecie. To jest zapach. Głupio mi nawet mówić. Jak miałam 18 lat, to poznałam takiego faceta. On był troszkę starszy. I z tego nie było nic takiego, wiecie, nic takiego jakiegoś stałego, czy jakiegoś związku, czy cokolwiek. To była taka wakacyjna miłość, która nie zakończyła się, wiecie, jakimś tam... no nie zakończyła się w łóżku, tak? Ale
To były bardzo miłe chwile, bardzo miłe imprezy z moją przyjaciółką. I to jest zapach perfum tego chłopaka. A też ten zapach to są perfumy z Avonu, ale nie pamiętam nazwy. Widzicie, nie przygotowałam się, ale tak nagrywam to na bieżąco i kurczę, mogłam zajrzeć. Ale zajrzę jutro i wam dogram. Obiecuję. Mega. Dajcie znać, jaki jest wasz zapach z młodych lat. Dobra, bo się cała zamieniłam. Kolejny zapach związany z cytryną to jest Lemon Rind. I to jest taki typowo cytryna. Ale taka sztuczna. Taka trochę sztuczna. No. Jest to zapach odświeżający i czasami mam ochotę na taki zapach po prostu i dlatego sobie wzięłam. Ale ja jakoś do tego zbytnio nie wracam. No, taka zwykła cytryna. Dobra. Kolejne, jeszcze cztery tylko te woski. Kolejny to jest jesienny, typowo jesienny. To jest zapach... Wypada. To jest zapach Autumn Rain. Czyli taka... taki jesienny deszcz, jesienna plucha. I to jest zapach... No, który kojarzy mi się, ale nie tak za bardzo z deszczem. Może i trochę z deszczem i liście, jak się chodzi na spacery, na jesień lub nawet na taką ciepłą jesień, jak idziemy. Liście spadają i jest taki inny zapach, jest taki rześki zapach w powietrzu. Więc to jest na pewno typowo jesienny zapach. Taki niepobudzający, myślę, że taki... Wiecie, taki melancholijny, jak taki melancholijny dzień mamy, no to wtedy. I kolejny zapach to jest Balsam Fir. I to jest zapach sosny. To jest zapach sosny. Balsam Fir. I to jest zapach takiej sosny bardziej zimowej. Powiedziałabym, nie takiej letniej, wiosennej, tylko takiej zimowej sosny. Jak kiedyś byłam mała, to chodziliśmy w zimie na sanki i na tuty i często właśnie chodziliśmy przez las i to jest zapach takiej sosny i tak mi się on kojarzy i też lubię do niego wracać. Kolejny to jest Fresh Mint. To jest mięta typowo taka ogrodowa. No i wiecie, mięta jak mięta, do pobudzenia, jak sprzątam, to przeważnie sobie właśnie daję takie zapachy pobudzające lub jak mam zły dzień po prostu, żeby się orzeźwić, to daję sobie takie zapachy pobudzające. No i ostatni wosk to jest Cashmere and Cocoa. I tego nie miałam jeszcze nigdy. I pachnie mi on jak jakieś, nie wiem, cappuccino, no, kaszmie i kokoa, możliwe, że może tak pachnieć po prostu, więc pachnie jak takie cappuccino zimowe, wiecie, w zimie też można wypić sobie cappuccino, żeby się rozgrzeć. Przepraszam, lub dla samej przyjemności picia. Więc też bardzo fajny zapach, jak na przykład upieczemy jakieś ciasto, przyjadą goście, to żeby wzmocnić zapach jakiegoś tego ciasta, to można odpalić sobie właśnie ten kaszmir i kakao. I teraz już są te małe fasolki.
I te małe fasolki w wersji małej, mam ich w wersji malutkiej, mam ich 2, 4, 6, 7. A w wersji tej większej, czyli widzimy różnicę, mam ich 5. I już poleciało, bo tu włos jakiś był. Poczekajcie. Dobra, jestem. I w tej wersji małej właśnie, i w dużej mam je. I tak jak mówiłam, vlog Lola mnie zainspirowała do tego, aby zamówić te fasolki. I miałam w ostatnim zamówieniu, czyli na wiosnę, miałam jedne, czy dwie, jakoś tak. I tak mi się spodobał ten intensywny zapach. I to już nie jest Kringle Candle, to jest Busy Bee. I z tego są też świeczki. Nie wiem, czy są włoskie, chyba nie. Ale wiem, że są małe świeczuszki. I jedną taką małą świeczuszkę miałam lawendową. Takiej gdzieś wielkości, wiecie, troszkę. No jeszcze raz takie jak te... zaraz zaśniecie. Jeszcze raz takie jak te fasolki. I ten pojemniczek wzięłam sobie do przypraw, bo to był taki szklany pojemniczek z zakrętką. Taki słoiczek malutki. Fajne, jeżeli ktoś chce sobie zebrać takie malutkie słoiczki. Natomiast ten zapach tamten, tej lawendy w ogóle mi nie podpasował i więcej sobie nie zamawiam tych słoiczków. I myślę, że najpierw wypróbuję sobie z tych fasolek, jakie zapachy mi odpowiadają, a dopiero potem może skuszę się na jakiś słoiczek świeczki z właśnie tym zapachem z tych tutaj wybranych, jeżeli coś mi się bardzo spodoba. I tak, zaczynajmy. Pierwszy to jest Love Spell. Tu jest 5 sztuk takich malutkich tych fasolek. 5 sztuk. Ale piękny zapach. Guma balonowa. Jak bum cyk cyk. Guma balonowa. No piękny. I te fasolki naprawdę pachną intensywnie. I one też, ten wosk nie pali się na zasadzie tak jak tutaj ten. Czyli ten się tylko podgrzewa. Natomiast te małe fasolki, one tak jakby odparowują. Bardzo dużo tego wosku odparowuje i zostaje minimalna ilość właśnie wosku, więc bardzo dużo jest tych olejków eterycznych. Nie wiem, co tam jest w składzie tych fasolek, ale bardzo dużo tego jest. I jest to tak intensywne, że można zapalić na chwilkę i zgasić. I pachnie cały dom przez cały dzień i można to tak sobie, wiecie, intensyfikować, jak chcemy mocno, żeby pachniało, więc w zależności od tego, na tak długo nam wystarczą te fasolki po prostu. Tutaj mamy kolejne Fresh Cut Grass, czyli świeżo ścięta trawa. No, to pachnie jak trawa. O ja! To taki zapach na wiosnę. Typowo. No, świeżo ścięta trawa. Dokładnie, dokładnie taki zapach. Fairy Dust. Ale słodki. Ale słodki ten zapach. Jezu, to też jakieś perfumy mi przypomina. Z dzieciństwa, z takiego wieku młodzieńczego. Ale czad. Czekajcie, jeszcze raz powącham. To jest, ja wiem, co to jest za perfum. To jest taki perfum. Ja kiedyś byłam konsultantką Avonu i to jest taki perfum. Nie pamiętam nazwy, ale to był taki pur Blanca. Tak? Coś takiego. Były takie białe i były różowe. I w takich flakonikach podłużnych, jeżeli kojarzycie, że był podłużny flakonik, przeźroczysty
I biała lub różowa zakrętka. Chyba Pure Blanca albo coś takiego. No i to jest zapach właśnie tych perfum. O, a tu mam jeden wosk. No, tu mam jeden wosk, to nie są fasolki. I to jest Vanilla Honey Space. No, to jest typowa wanilia, ale nie taka sztuczna wanilia. Miodu tu nie czuję w ogóle. Kolejna. Coco Mango. No. Tutaj czuć mango. Zdecydowanie. Żadnego kokosa, ale też bardzo świeży zapach. Fajny. Fajny, fajny, fajny. I kolejne. Blackberry Mango. To już są te malutkie, ale to też pachnie. To też pachnie jak guma balonowa, tylko bardziej intensywnie. Ten Blackberry Mango. Dobra, Herb Garden. Ogród herbaciany. To pachnie jak drzewko jabłoni. Jak drzewko jabłoni. Nie wiem, czy wy macie też taki, jak jabłka się zrywa, to jest taki zapach drzewa. Jak wychodzę na drzewo i zrywam jabłka. Bardzo fajny zapach. Widzicie? Ja to się rozpłynę za chwilę. Nie będę mogła zasnąć od nadmiaru tych zapachów. Dalej. Kawiat. O. To jest kolejna guma balonowa. Ale czemu tak dużo tych zapachów przypomina mi gumę balonową? Dajcie mi znać, czemu to jest tak? Albo są po prostu tak podobne. Kolejny mam Champagne i Strawberries. Tu nie czuję ani truskawek, ani szampana. To jest taki zapach. Płynu do płukania, ale takiego wiecie, jakiegoś zwykłego płynu do płukania. Nie żadne Lenory ani inne. Taki zwykły, najtańszy płyn do płukania, który nie zostawia takiego mocnego zapachu. Właśnie taki delikatny zapach. Dalej. Country Life, coś dla mnie. O ja! Cynamon. Cynamon. No, cynamon i coś jeszcze. A, Country Life pachnie cynamonem. Serio. więc tak, Country Life to cynamon. Dalej, Lemon Drizzle. I jaki zapach? Wiecie co to jest? To jest zapach ciasteczek, wafelków, takich zwykłych wafelków o smaku cytrynowym. Kiedyś kupowałam takie na wagę. Już długo takich nie jadłam. Ale czad. No, to są te wafelki. I na wieczór. I przed spaniem. Takie zapachy. I ostatni zapach to jest Basil Mint Sage. O, to jest ładny zapach. Wiecie co to jest? To jest zapach płynu do kąpieli mojego męża. No. To jest taki zapach męskich płynów do kąpieli i one nie różnią się zbytnio, tak mi się wydaje przynajmniej, jak kupuję mężowi, to one się nie różnią, jakieś tam te Adidasy i te inne, jak w Rossmanie kupuję, czy no Nivea nie, Nivea ma specyficzny zapach, ale na przykład Adidas tak pachnie, albo te Street 8,
No, więc to jest taki zapach. Więc co, to by było na tyle. Zaraz to powkładam. Aha, jeszcze nie pokazałam Wam najważniejszego. Widzicie, skleroza nie boli. Bo mam tutaj jeszcze skitrane w tym moim słoiku. W tym moim słoiku, który stoi na oknie. I latem te woski się normalnie w tym topiły, jak było duże słońce. Home is where the heart is. To Wam kiedyś pokazywałam. To jest słoik z Netto. I drugi mam taki do połowy. I tam mam w nim podgrzewacze. A tu w tym dużym mam zapalniczki i właśnie woski. I jeszcze jednego wosku Wam nie pokazałam, ale on już jest prawie zużyty. I to jest mój ulubiony number one grey. I to jest taki piękny zapach. Jezu, takich pięknych perfum. Ja nie wiem, ale to są naprawdę jakieś ładne męskie perfumy i ja chyba pójdę z tym woskiem do drogerii i kupię mojemu mężowi takie perfumy. I zobaczcie, i tutaj już mam ostatnią część de facto, ale tutaj jeszcze sobie to kółko wezmę osobno ze środka, a ten bok sobie wypalę też osobno. I więc na 5 razy spokojnie 6 wystarczy. I tego już sobie paliłam intensywnie, jak widać. I w tym samym zapachu kupiłam sobie świecę. Świecę właśnie taką, tą średnią. To jest chyba średnia, czekajcie. No, 240 gram. Więc musicie sobie zobaczyć. A, i tu są nuty zapachowe, czekajcie. Drzewo sandałowe, trawa cytrynowa, cedarwood, co to jest? Drzewo sandałowe, mówiłam. No wiecie, cedarwood, ta co uczyła kiedyś angielskiego. Amber, vanilla, patchouli, musk. I to jest właśnie ten zapach grey w świeczce, ale ta świeczka nie jest tak intensywna. Wzięłam na spróbowanie i ta świeca kosztowała, bo Wam ceny nie podałam w ogóle. Ona kosztowała 70 zł, więc bardzo dużo. Za tą świecę miałabym moich wosków, no czekajcie, 69,90, więc miałabym 7 wosków, no 6, tak? 6 wosków razy 6 razy każdy wosk do zapalenia. Więc wiecie, no sporo. Ale lubię sobie palić świece. W zeszłym roku miałam świece z Woodwick i chyba sobie na święta też zamówię tą z tego Woodwick, bo ona się pali tak. Paląc się, ta świeca Woodwick przypomina iskrzący kominek. Taki naprawdę jakbyśmy odgłosy palącego się drewna ona wydaje. Te knoty są jakieś drewniane i jak one się palą, to właśnie tak strzelają. I myślę, że zamówię sobie na święta właśnie zamówię. Nie zamawiałam, kupowałam u nas na basenie, jak jeździłam na basen. Długo nie byłam na basenie, więc może pojadę. No, pół roku, jak nie więcej. Więc może pojadę na basen i może sobie w końcu jakąś zakupię, bo na święta też kupuję w prezencie właśnie te świece z Woodwick. One są bardzo drogie. Taka duża świeca kosztuje chyba 149 zł, ale ja ją jedną miałam i paliłam całą, calutką zimę, non-stop. I tego się nie da opisać. Natomiast tutaj ta, no dosyć sporo już się z niej wypaliło, jak widzimy, a paliłam ją raptem 5 razy, więc no dosyć spore zużycie.
I ten zapach nie jest tak intensywny. Musiałam się wspomagać właśnie tym woskiem. Woskiem o tym samym zapachu, żeby po prostu ten zapach był intensywny. Więc jeżeli chcecie, to bardziej polecam wosk na pierwszy strzał. Lub jeżeli w prezencie komuś na święta czy coś, no to można kupić taką świecę, tak? I już macie prezent z głowy, no bo 70 zł to jest już taki prezent spoko. Też ładnie pachnie, to jest ten sam zapach co właśnie wosk, no ale nie jest tak intensywny, no. I sobie spiszę sobie te nuty zapachowe i pójdę na pewno. A w ogóle robię błąd, bo ja jej nie zamykam. A może powinnam ją zamykać, jak skończy się palić. Bo wtedy ten zapach myślę, że wietrzeje. Więc będę ją zamykać. No i to by było na tyle. Jeszcze ceny. Ceny tych wosków to 10,99. Ceny tych małych, fasolek to jest 5,99 i ceny tych czekajcie, $5,99, tak, czyli one były w tej samej cenie, małe i duże po 5,99. Tylko jeden ten wosk właśnie, ten był po 6,99, a te małe, o przepraszam, te małe i duże fasolki są po 5,99. Więc tak, świeca mówiłam 70 zł. I tak by się to przedstawiało, moi drodzy. Teraz sobie powrzucam w końcu te wszystkie woski tutaj. Tylko potem fajnie to wygląda, tylko że potem jest problem. Chcę sobie wydobyć jakiś zapach z dołu i mam ochotę na dany zapach i wiem, że on jest pod dołem, to muszę wszystko wysypać i wiecie. Ale daję radę. Myślę, że to jest fajne, nawet jako dekoracja można sobie postawić w sypialni, czy w salonie, czy tak jak ja tutaj mam w kuchni. I bardzo fajne. Także to by było na tyle. Dajcie łapki w górę. Powiedzcie, czy lubicie sobie kupować w ogóle świece, czy lubicie otatać, tak? Już zaraz bateria mi tu miga. Otaczać się zapachami. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie, 100 tysięcy subskrybentów przede mną. I do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! Co? Nie zmieściło się jak zwykle. Za dużo nakupowałam. Pa! I kto to zamknie? I jak Franek, który tu dowie, to co? To nic tu nie zostanie. A gdzie zapalniczki? Naprawdę, żeś się obkupiła, że ho ho. Słuchajcie, super sposób na usunięcie wosku z pojemnika na wosk, nie wiem, podgrzewacza, czy jak to się nazywa, tak? Z tego pojemnika, w który wkładamy ten wosk. O, zobaczcie. On wyskakuje bardzo ładnie, bo ja go miałam w zamrażarce i poprzez włożenie właśnie tego pojemnika do zamrażarki, ale już jak jest ten wosk zimny, tak? To wkładamy go na, nie wiem, na godzinkę, dwie do zamrażarki i po tym czasie ten wosk wychodzi nam w takiej całej kostce bryle. No i potem można umyć ewentualnie sobie ten pojemnik. Ja tu mam taki zwykły z takiego sklepu stacjonarnego u nas. Kurczę. To nawet nie jest żaden. To jest taki zwykły sklep z dekoracjami i on kosztował 7 zł, gdzie takie... Jezu, jak to się nazywa? No, gdzie takie...
Jak to się nazywa? No szybko. Kurczę, swój czek na wosk, czy jak podgrzewacz, no nie wiem jak to się nazywa, to całe. Gdzie takie na Yankee Candle kosztują nawet 50 zł, tak? Jakieś tam różne wzorki. A tutaj mamy taki zwykły, klasyczny za 7 zł. Kremowy pasuje mi tutaj do mojego parapetu i do okna, więc tak. Także sposób super. To gdzieś zobaczyłam u kogoś na jakimś vlogu też. Ktoś, kto lubi świeczki, pokazywał. Ktoś, kto lubi woski. A ja wcześniej się bawiłam właśnie w wydłupywanie tego wosku nożem i tego. I masakra. A to było tak banalnie proste, więc jeżeli ktoś jest takim freakiem zapachowym jak ja, to warto, żeby o tym wiedział. Dobra. Także co? To tyle.